naszym ketomenii gołąbki pojawiają się systematycznie, mniej więcej tak raz na 3 miesiące. Po pierwsze primo, dlatego że lubimy, a po drugie primo, dlatego że to bardzo wygodne danie. Ta wygoda wynika z możliwości mrożenia i skorzystania z nich wtedy, kiedy nie chcecie się stać przy garach. A co do garów, to do jednego z nich wrzuciłem dwie główki białej kapusty, z których wcześniej wyciąłem głąby. W blenderze ląduje szalotka i pieczarki. Normalnie siekam je w kostkę, ale dzisiaj miałem lenia. Na grubym oczku tarki ścieram kalafior, który będzie nam robił za ryż. Jako że w lodówce miałem mało masła klarowanego, użyłem smalcu gęsiego. Na nim na jednej patelni przesmażam cebulę szalotkę, a na drugiej kalafior. Całość smażenia jakieś 25 minut. Z małej patelni ma odparować niepotrzebna woda, a to co na dłużej ma być kruche. W dużym, wygodnym garze zrobimy farsz. 1,5 kg mielonej wieprzowiny i 2 kalafiory. To było jakieś 1200 gramów. Dokładnie mieszam, a potem solę. Po soli czas na przyprawy. W tym wypadku było to mielone ziele angielskie, pieprz, majeranek, a na końcu dwie gałki muszkatałowe. Jeżeli chodzi o gałkę, zawsze zalecam trzeć samemu niż korzystać z gotowego mielonego. Ta tutaj ma więcej smaku i aromatu. Warto. Gałka nie jest obligatoryjna, ja po prostu lubię. Jeżeli nie chcesz, nie dawaj. Tak samo jest z wędzonym na surowo boczkiem. Jedni lubią dodać do gołąbków, inni nie. Ja lubię posmak, a dodatkowo podbijam nim tłuszcze. Standardowo boczek mielę, ale dziś musiałem pociąć kostkę, bo zepsułem maszynkę do mięsa. Kostka boczku nie będzie wyczuwalna w gołąbkach, rozejdzie się w masie. Na koniec dodaję 3 jajka. Teraz wszystko dokładnie mieszamy. Ja na chwilę wyłączyłem kamerę, żeby dokładnie wymieszać i żeby było tak. Gołąbki można prażyć na różne sposoby. Ja wybieram zwyczajowo piekarnik. Naczynie żaroodporne dokładnie natarłem masłem. Każdy liść kapusty od głąba ma takie zgrubienie. Usuń je. Wiem, że wśród tych, którzy gołąbków nigdy sami wcześniej nie robili, najwięcej obaw wzbudza zawijanie. Kompletnie się tym nie przejmuj. Zrób dokładnie tak jak ja na filmie. Gołąbkowym lifehackiem, aby się nie rozpadało, jest ich ułożenie. Mają być poukładane ściśle, jeden przy drugim, a w czasie prażenia ten kształt im pozostanie. Teraz na ekranie macie kilkunastosekundowy szybki kurs zawijania gołąbków. Ja w tym czasie zastanowię się, jaki sos tym razem zrobić do gołąbków. Jak zrobię pomidorowy, połowa z Was powie źle, tylko grzybowy. Jak zrobię grzybowy, na odwrót. W internecie ludziom nie dogodzisz. Jak widzieliście, do brytwanki poszły już dwie warstwy, każdą z nich osoliłem i wysmarowałem masłem. Tak samo robię w przypadku drugiego naczynia żaroodpornego, który też już jest pewny. Teraz oba naczynia do piekarnika 180 stopni i prażymy do 2 godzin. W szklance 30 g grzybów zalewam gorącą wodą. Jedna cebula idzie w bardzo drobną kostkę. Dylemat sosowy rozwiązałem tak, że z sosy zrobię 2. Ten pierwszy będzie grzybowy. Grzyby odcedziłem z wody, a teraz dokładnie siekam. Wody z grzybów nie wylewam, ma dużo smaku. Później ją wykorzystam. W małym rondelku i na patelni rozgrzewam porcję masła. Do obu naczyń wrzucam trochę cebuli i przesmażam. Za chwilę na patelni wylądują posiekane grzyby. Chwilę przesmażam, oddaję wodę i dolewam trochę wody z grzybów. Do rondelka obok idzie przeciek pomidorowy lub passata jak w tym wypadku. Oba sosy solimy. Woda z grzybów odparowała, to i dolewam resztkę, która mi została. Oba sosy duszę około 20 minut. Na końcu redukuję wodę. Jeżeli na większej patelni wody już nie ma, dolewam śmietankę. W tym wypadku debik 20%, ale Wy możecie użyć zwykłą 18 do zupy sosu. Solę. Sos pomidorowy również się zredukował, jest dużo bardziej gęsty. Dodaję śmietankę, tą samą co poprzednio. Patrzcie na ten pomidorowy. Niemal jak u mamy. Pomidorowy próbuję, stwierdzam, że soli jest za mało, dosalam, teraz pieprz do obu i mamy to. Keto makro nie będzie. Zwariowałbym, gdybym miał to liczyć. Ważna informacja jest taka, że jeden duży gołąbek ma tylko 5 węgli netto. Jeżeli jesteście zdziwieni strojem Karoli, to jest nasze śniadanie. Pierwszy posiłek, bez względu jaki jest, jest zawsze śniadaniem. Na talerzu, jak widzicie, akt pierwszy, gołąbek z grzybami. Zmiana talerzy i akt drugi, gołąbek podany z sosem pomidorowym, czyli jak u mamy. Aktem trzecim będzie mój smak z dzieciństwa, który Karola również bardzo polubiła.
Gołąbka po prostu smarujemy kwaśną śmietaną, a na końcu świeżo zmielony pieprz. Dzisiejsza sztuka w trzech aktach bardzo nam się spodobała. Po małym antrakcie postanowiliśmy obejrzeć ją jeszcze raz. W brytwance zaraz zobaczycie tego efekt, a po Karolinie skutek. Smacznego życzy pan Wilk.